O tę drogę mieszkańcy starali się latami, bo nie dość, że po zmroku były tu prawdziwie egipskie ciemności, to nierzadko, wychodząc po większym deszczu z jedynego znajdującego się tu budynku mieszkalnego, lokatorzy wpadali wprost w głębokie błoto i kałuże. Bez kaloszy nie szło dojść do samochodu, mówią zgodnie mieszkańcy. Przed remontem droga wyglądała strasznie, no było bardzo ciężko, dużo dziur było, nie było żadnego oświetlenia. Pobocze było pozarastane krzakami, także było tragicznie. I choć na silikatach okolica jest piękna, pełna zieleni, dorodnych drzew, to tutaj przyroda wkraczała zbyt śmiało na drogę i chodniki, których właściwie nie było, bo porastały je krzaki. Bożenna Mikucka, mieszkająca tu od 7 lat, mówi, że bardzo docenia to, co otacza jej blok, bo czuje się, jakby mieszkała w sanatorium. Ale dojście i dojazd do budynku od początku spędzały jej sen z powiek. Same dziury. Ciężko było nawet przejść, nie mówiąc już o przejechaniu. Także myślałam, że już tu jesteśmy zapomniani. Nikt już nie pamięta i nikt nie będzie już tutaj nic robił. Myślałam, że nie doczekam tej drogi. Teraz wprawdzie zwiększył się ruch samochodowy i jakby więcej pieszych pojawiło się na drodze biegnącej przez silikaty, a właściwie to ulicę turystyczną, ale to zupełnie jej nie przeszkadza. Każdy chce przejechać, każdy chce zobaczyć. I cieszę się bardzo. Z każdym razem, kiedy wyjrzę przez okno, to jest, czuję tylko radość. Nie było żadnego oświetlenia. Nic. Było bardzo źle, nie można. Okropnie. W tej chwili jest oświetlenie. Nawet na spacer się chce wieczorem wyjść. Mieszkańcy czują się tu bezpiecznie, bo LED-owe lampy uliczne sprawują się doskonale. Pojawiły się chodniki z prawdziwego zdarzenia, a na jezdni wreszcie nie ma zagrożenia, że przejeżdżające auto wyjedzie stąd uszkodzone. Mieszkający na silikatach doceniają również inne zmiany. Jest dużo miejsc parkingowych teraz na auta. Jest oświetlone bardzo ładnie, wieczorami jest widniutko, ładnie, ścieżka rowerowa jest, no to także dużo ludzi zaczęło po prostu tu nas odwiedzać, tak jak i pieszo, tak i rowerami. Także poprawa jest dużo, dużo większa. Na pobliskiej pętli również pojawiły się zatoki parkingowe, ale i nowa wiata przystankowa. Niebawem stanie tu jeszcze druga, na rowery. Sporo zmieniło się również przy bloku mieszkalnym. Kilka lat temu został przez wspólnotę ocieplony. Jest tu sprawna, wydajna kotłownia, ale zgłoszoną ratuszowi bolączką było wciąż wylewające szambo. Teraz problem powinien zniknąć, ponieważ przy okazji blok został podłączony do miejskiej kanalizacji, a do porządku doprowadzono też kanalizację deszczową. Z urzędu przyjeżdżali urzędnicy i ustaliliśmy, jak to ma wyglądać, jak mają wyglądać parkingi, w którym miejscu ma po prostu być ścieżka, ile miejsc parkingowych. Także na bieżąco konsultowaliśmy wszystko na bieżąco. Dużo, dużo pomocy zaoferowała nam urząd nasz miejski. No i ogólnie ze wspólnymi siłami jakoś się udało to zrobić. Gdy odwiedziliśmy silikaty, rosły tu już nawet nowe trawniki i świeżo posadzone drzewa, choć tych tutaj nie brakuje. Mieszkańcy czekali jeszcze na zasypanie ostatniego wykopu, który przeszkadza im w wyjeździe z garaży. Spotykamy się po to wspólnie z panem burmistrzem Mirosławem Karolczukiem, żeby podsumować nasze działania w zakresie informatyzacji, cyfryzacji, także właśnie dla Augustowa, który można powiedzieć taką perełką i pionierem, jeśli chodzi o nowoczesne e-usługi wdrażane w Urzędzie Miasta, właśnie dzięki panu burmistrzowi, który jest wspólnie z nami. W poprzedniej edycji tej pierwotnej cyfrowej gminy niemal 1 000 000 zł, tak, trafiło panie burmistrzu do Augustowa właśnie na wdrożenie nowoczesnych narzędzi, z których na co dzień korzystają nie tylko urzędnicy, ale przede wszystkim mieszkańcy. Podczas spotkania na Błoniach podsumowano program Cyfrowa Gmina, dzięki któremu do augustowskiego samorządu trafiły laptopy, rzutniki, zestawy komputerowe, tablice multimedialne i olbrzymia porcja wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. I skąd takie parcie na te cyfrowe bezpieczeństwo? Ja jestem się do tego z dumą przyznaję latarnikiem Polski Cyfrowej. Miałem w swoim życiu kilka lat temu taki epizod, kiedy uczyłem seniorów nowoczesnych technik, obsługi komputera i tak dalej. Mnie do cyfryzacji, do tego, żeby Polska była nowoczesnym e-państwem, przekonywać nie trzeba. Stąd bardzo często zgłaszam się, jak przeczytam tylko, że Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza jakiś nowy nabór, to zaraz z Augustowa jest mail, że zgłaszam się stąd.
też bardzo częsty kontakt z panem ministrem Adamem Andruszkiewiczem, który jest Augustowowi bardzo życzliwy i stąd też sięganie przez Augustów po te środki. Chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Mamy trochę teraz zastój, dopiero się programy unijne rozpędzają, a za to pełnymi garściami można czerpać z projektów, które są ogłaszane przez rząd polski. Stąd udział miasta zarówno w projekcie Cyfrowa Gmina, jak i, tak jak pan minister zapowiedział, zamierzam złożyć wniosek w projekcie Cyfrowy Samorząd. Z projektu zgłoszonego do Cyfrowej Gminy zakupiono ponad 70 jednostek sprzętowych dla zespołów szkolno-przedszkolnych. Kolejne kilkadziesiąt dla samego urzędu. Zgodnie z założeniami programu 10% wsparcia wydano na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Chcę po prostu powiedzieć, że ciągle samorządy powinny na cyberbezpieczeństwo zwracać bardzo dużą uwagę. Nawet nie dlatego, że ważne są dane, które urzędy jakby przetwarzają, ale ważne są dane, bo my mamy dane naszych mieszkańców, obywateli. W związku z tym musimy o to bezpieczeństwo dbać i oprócz tego, żeby sprzęt był nowoczesny, mieszkańcy muszą być dobrymi programami obsługiwani. One powinny być jak najbardziej funkcjonalne, jak najbardziej łatwe. Ja dostrzegam bardzo dobre rozwiązania, jeśli chodzi o informatyzację naszego kraju. Dla mnie przykładem bardzo dobrze wdrożonego rozwiązania są e-podatki.